Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa w imieniu artystów reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego i z prawdziwą przyjemnością zapraszam do wysłuchania, do obejrzenia dzisiejszego koncertu, w którym usłyszą Państwo najpiękniejsze arie, duety i całe sceny z operetek ze światowego repertuaru. W części drugiej królować już będzie musical i szeroko pojęta muzyka rozrywkowa. Mam nadzieję, że ten układ, ten repertuar przypadnie Państwu do gustu. Czasem zapraszam do pulpitu dyrygenckiego Tomasza Labunia. Przywitajmy go gorącymi brawami. Orkiestra symfoniczna naszego zespołu jest już gotowa. I rozpoczynamy.
Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękujemy Państwu za przepiękny wieczór. W imieniu samorządu gminy Pułtusk, w imieniu samorządu powiatowego Pułtusku z panem starostą, także w imieniu innych samorządów. Jeszcze raz przepięknie dziękujemy za to, że po wielu latach jesteście Państwo w Pułtusku. Wszyscy, którzy tutaj dzisiaj są, to są mieszkańcy miasta. Co prawda jest jeszcze konkurencyjna, taka dosyć ważna dla naszego miasta akcja charytatywna w innym miejscu. Także jest tu dużo mieszkańców. Na pewno, gdyby nie było tej drugiej uroczystości ważnej dla tego dziecka, byłoby nas jeszcze więcej. Ale mimo wszystko bardzo, bardzo cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. Dziękujemy pięknie. Jeszcze raz brawa. Wręczyć w imieniu mieszkańców samorządu gminy Pułtusk. Dziękuję za wykonanie przez reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego uroczystego koncertu, który się odbył w dniu dzisiejszym. Państwa koncert był niezapomnianym przeżyciem dla mieszkańców Pułtuska. Mam nadzieję na dalszą współpracę gminy Pułtusk z reprezentacyjnym zespołem artystycznym Wojska Polskiego oraz na kolejne koncerty wykonania jego członków. Dołączam również medal z herbem Pułtuska. Pana pułkownika doktora Pawła Lewandowskiego, dyrektora reprezentacyjnego, nie? Bardzo proszę. Również takie podziękowania dla dyrektora reprezentacyjnego zespołu Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo. Dla pana pułkownika Leszka Wieczorka, wojskowego komendanta uzupełnień w Wyszkowie, dzięki to któremu mogliśmy się dzisiaj spotkać. Poproszę w zastępstwie pana majora Roberta Dymerskiego i również proszę podziękować, że mogliśmy doświadczyć w 2018 roku takiego pięknego, reprezentacyjnego wystąpienia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan pułkownik Leszek Wieczorek oczywiście myślami jest tutaj z nami. Mam ogromny zaszczyt otrzymać w jego imieniu i dla niego tą nagrodę, ale jeszcze jest jedna osoba, dzięki której tutaj jesteśmy. Poproszę panią major Agnieszkę Krystman i o ogromne brawa. Jest to taka nagroda publiczności. Właśnie chciałam, pani Agnieszko, muszę panią ucałować. Miałam to dopełnić, ponieważ gdyby nie ta kobieta i ja, to tak naprawdę moglibyśmy mieć jakieś pewne problemy, bo tak naprawdę do 3 razy sztuka. Był 9 luty, był 3 luty, a wyszedł 14 luty, jeśli chodzi o spotkanie dzisiejsze. Pani Agnieszko, bardzo pani dziękuję. My kobiety dopiłyśmy swego. Dziękuję państwu. Kobiety dopięłyśmy swego. No tej tradycji stało się dość dzisiejszego wieczoru, jak zwykle można powiedzieć. Proszę Państwa, Szanowni Państwo, ja w imieniu wszystkich moich koleżanek i kolegów, artystów naszego zespołu i w imieniu pana pułkownika Lewandowskiego bardzo serdecznie dziękuję za ten przepiękny medal, za te urocze słowa zamieszczone w dyplomie. No i cóż, żegnamy się z Państwem, dziękując za zaproszenie i mówimy do zobaczenia. Do widzenia Państwu.